buty. Jak kobieta idzie kupować buty, to oprócz centymetra, którego nie bierze, to przede wszystkim bierze ze sobą dobry smak. Wpierw ogląda 150 par. Jak już obejrzy 150, decyduje się przymierzyć jedną parę. Jak już przymierzy jedną parę, to prawdopodobnie zaczyna się seria przymierzania bardzo dużej ilości par butów. Nawet jeżeli są pasujące, w odpowiednim kolorze, z odpowiedniej skórki, w odpowiednim kształcie, obcas jest odpowiedni, to i tak pełnokrwista kobieta od razu nie kupi tych butów, tylko poszuka dalej. Tym bardziej, jak w pobliżu są jakieś inne sklepy, to poszuka dalej, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś innych, jeszcze ładniejszych, jeszcze wygodniejszych, jeszcze tańszych też, lub jeszcze bardziej firmowych. I kupno butów zazwyczaj zajmuje dużo czasu i energii. A buty kupuje się na sezon, na dwa, czasami na trzy, nie dłużej. Dobre buty mogą przetrwać trzy sezony nawet. Natomiast jeżeli kobieta wybiera sobie męża, to bierze co leci, twierdząc, że to Bóg jej zesłał. Gdyby w ten sposób kobiety dobierały buty, to wszystkie chodziłyby albo w trampkach, albo w falonkach. A nie, jeszcze Japonki.